Nowy filmik jest już odpalony, nieko zacznie, zachowuj się jak bra. Wodzony odpal Karolka na pełnym ekranie, zanim po prostu przyciśniecie spanie. No, także zanim zaśniesz filmy oglądać będziemy dziś, zanim zaśniesz filmy będziemy dziś oglądać. To miało być takie w stylu Jody, ale piosenka fajna na początku, jak zawsze freestyle. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Karolek 95 i dzisiaj będziemy oglądać filmy najlepsze do oglądania przed spaniem. Poprzednie przyjęły się bardzo dobrze, także mam nadzieję, że na tym też zostawicie łapeczkę w górę na weekend. Zapraszam was na nową, zajebistą serię na kanale, będzie naprawdę bardzo fajnie. No, także szykujcie tam popcorn, kole, załóżcie glany i Karolek będzie oglądany. Mistrzowskie intro! Załóżcie glany i Karolek będzie oglądany. Okej, zaczynamy od typeczka, który odlał idealne ciasto. A może to i ser jakieś, albo ciasto serowe, tego też nie wiemy. Normalnie serduszko pika, jakby serce oddychało. Bardzo fajna sprawa. Oreo, to są świeczki Oreo. Nikt nie pomyślał, żeby zrobić świeczkę w kształcie Oreo, o zapachu Oreo. To mój autorski pomysł, zaklepuję go. A tutaj gościu rzeźbi w świeczce, czemu zaczynamy od świeczek. Jest grubo. Czy to jest film, który polega na tym, że nie zaśniemy za pomocą oglądania świeczek? To jest dość dziwne, ale zaryzykuję. Mimo wszystko oglądajmy to do końca. Ona wie jak to robić, normalnie płatki tam, a tutaj wycinamy, to są takie do plecaków może, do zapinki i tak dalej. Jakby to było troszkę dłuższe, to pomyślałbym, że to jest pilnik do paznokci, ale nic z tych rzeczy. A tutaj bulby, czyli nie bulbazaury, tylko oczywiście bulb, czyli żarówka. Ostatnio więcej słówek wpada mi do głowy po angielsku, bo wiecie, to jest takie komentowanie, tutaj normalnie losujesz, którą kartę wybierzesz, ten a pants, nie wiem, czy oni tam przewracają, czy to są majtki dla osób dorosłych, nie wiem, tak wyglądało przez chwilę tutaj obcinanie rzeżuchy na święta. W każdym razie wyobraźcie sobie, że nagrywanie tych filmów i komentowanie skupiają się na tym, co widzisz, czyli na przykład żółtko rozpływające się po kawiorze i jakimś buraku i do tego jeszcze myślenie, co masz mówić, jest bardzo ciężkie, ale taki jest content, to jest taki content karolkowy. Tutaj normalnie wycinasz podkowy, wyciągasz wszystko ze środka, proszę bardzo, no i dobrze, jest niby tam wyciągnięte, miejmy nadzieję, że to jakoś spożytkujesz. To byłem w szoku, delikatnym szoku. Czy jak zmieni kolor, znaczy w sensie jak wrzucisz to zmieni kolor. Zmienił na odrobinę, jasno. On potem pewnie powróci do pierwotnej formy. O, tu jakieś gliniaki będą wypalane. Być może to jest jakiś gips albo coś takiego, że potem wsadzisz to pod ciepły natrysk, pod gorącą. A no w Chinach zawsze jakby. Kiedy ci się nudzi, normalnie zrób z wszystkiego ping-pong i graj w ping-pong. No sami mistrzowie świata, także nie ma się co dziwić. A tutaj wycinamy jakąś krakowską maczetę. Bardzo powoli, oczywiście wycięta. Także piękny suwenir. A tu obci... Nie, to jest na patyczku. To oczywiście, że to było na patyczku. Myślicie, że mnie zrobicie? Spróbowaliście mnie gdzieś tam zrobić? Ja wszystko wiem, wszystko rozumiem. Także odpowiednio wracamy do relaksiku. Te wzory wcześniej były wycinane w świeczkach, więc teraz są robione na talerzach. No dobrze, po prostu jest to dość popularne. Co to za morele? Co to za morele? Wszystko na gorący olej i ściąga to z góry. Może i tak było wygodniej. Co on tam pyzy wrzucił, mordo? U nas pyzy. Ona, przepraszam, jest umylić kobietę z mężczyzną w takich wypadkach. Tego jest po prostu dużo. Nie zwraca się uwagi na wszystkie szczegóły plastikowe. Sztućce, czemu tego unicorna Dancing on Rainbow wyciągasz młoko bezpośrednio? Teraz nie będzie cię widział, jak będziesz go jadła. Jadł, nieważne. Tu mamy torcik, proszę bardzo, jakaś serwetka poskładane w piękne origami tiramisu. Będzie coś tam powsadzane, prawdopodobnie tak. No, udekorowane pięknie. Ładnie, ładnie. Teraz w tym odcinku przecież to jest film, który możesz oglądać. To są najlepsze filmy do oglądania przed spaniem, więc ja mogę sobie mówić. A tutaj mamy jakieś 3 kilo złota. Oczywiście wszystko jest odpowiednio przepalane. Być może po prostu zyskuje z powrotem swoją idealną wartość. A tutaj, czy to jest jakiś makaron? Nie, to jest tylko farbowanie. Też Polska, biało-czerwoni. Dobrze, oczywiście, że tak, bardzo patriotycznie. A tu gościu nie chciał mu się chodzić z miotłą, zamiatać to bezpośrednio z czymś takim. Wszystkie liście na bok, można. Można oczywiście, że tak, czy to jest mydło? Czy to jest... To chyba jest mydło. Nie mam pojęcia, z czym to będziesz jadł. To jest ten sam gościu, który robi przez chwilę te morele z czymś tam. A tutaj piękna szwaczka, która w swoim stylu będzie gdzieś zapinała guziki. Oczywiście nie dowiemy się tego, nie zobaczymy, jak ona to robi z guzikami. Co to jest? Natłuszczanie jakiejś masy do gofrów? Czy tam będą później odlewane gofry? O co tu chodzi? To jest olej? Boże, czemu człowiek się musi całe życie domyślać? Nic mu nie powiedzą. Ja ziemniaki tak obieram, ale za grubo, mordo. Gdzieś w wojsku to by cię przekopali za to. Nie można tak grubo obierać. Musi być chudziej, zawsze musi być chudziej. Piękne kartki papieru. Papieru, świetnie, oczywiście, że tak. Tutaj będzie jakiś naleśniczek idealnie odlany. Oczywiście obły odpowiednio. Obły, a może i pancake z dolaną wodą gazowaną? Być może jest pancake obły dolany. Zamykaj, cyk. Proszę bardzo, tutaj jakieś rury, oczywiście zgniatane przez zgniatarkę. Tak miało być, a i wychodzi
pozgniatana wychodzi. Czyli 6 razy to musi być zmielone i dopiero wychodzi idealna konsystencja. Ciężka praca mimo wszystko, i że robiła to kobieta, to jest ciężka praca dla kobiety. Powinien to być facet, który ma pełno energii i siły, nie umieszając oczywiście paniom, które również są bardzo silne. To jest listek. Nie sądziłem, że z tego powstanie liść, ale fajnie, czemu nie? Tutaj mamy oczywiście stretch. Rozstreczował łapę. Silny ten stretch, nie da się go przerwać, mordo. Silny stretch, bardzo. A tu jakie makaroni pasta el grubasso, bo bardzo gruby makaron. Także nie wiem, do czego później to zużyjesz. Jaka piękna ryba. Nacinasz ją jak kiełbasę na grilla, ale po co? Oczywiście tutaj łamanie kręgosłupa ryby, czyli te wszystkie ości i tak dalej. A tu więcej ryb wyprasowane, być może i wędzone. Albo wędzone i suszone później będą. Ciężko powiedzieć, fajna ta ryba. Jeszcze na ciepło zrobiona. No taki przysmak bym powiedział. Creme brûlée, proszę bardzo, wyciągaj. Chyba, że to jest ser. Myślałem, że creme brûlée. A to ser, a to jakaś pomidorówka tam była jeszcze. Dobrze wiedzieć, no ja nie wiem takich rzeczy. Nie jadam. W sensie pomidorówkę jak najbardziej, ale tak to rozumiesz. A tutaj naleśniki, proszę bardzo, czyli ściągana górna warstwa z tego takie cienkie ciasto. Jakby poszedł do Masterchefa z takim wokiem. Ostatnio był odcinek, gdzie Masterchef ten dla dorosłych, w którym robili naleśniki. Jedne za chude, jedne za grube, a dalibyście im woka, zrobiliby wszystko. Więc kompletnie nieprzemyślana akcja. A tutaj czy to jest Holandia gdzieś? Royal Chandelier, dobrze. Tutaj opakowania na jakieś miski prawdopodobnie. Cyk, okej. Okay. Później będą te miski oczywiście wsadzane. W Chinach wszystko jest tańsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mówię o jakości życia i tak dalej, po prostu wszystko jest tańsze, więc można takie rzeczy sprowadzać do Polski, dlatego sprowadzają je z Chin do Polski, bo tego jest tam masa. No i w Polsce sprzedają drożej. Także typowy Janusz, to są suche czy mokre? Na kwiatki. Prawdopodobnie będą jeszcze kleju troszkę poklejone, cyk. Będzie zgrzewane to ze sobą, proszę bardzo, jak jakiś pustak ceramiczny. Okej, okay, tutaj odciskane jakieś rzeczy, od tego wywane boki. Będzie okrągłe. Fajnie, nie powiem, że nie, fajnie, całkiem fajnie zrobione. Bo nie powiem, że nie, bo fajnie zrobione, tylko po co, za ile to sprzedaż, to ci się opłaca, tam świnka Pepa, tylko nie, mam nadzieję, że w środku nie było świnki Pepy, to tylko jakieś grubsze ciasto, dobrze, może to była forma przygotowania na świnkę Pepę, na jakieś rzeczy. O, znowu ta pani, która będzie te plastiki czy co tam wyciągała, oczywiście, że tak, ciąg to graźna, to jest klej, być może to jest i klej, jakaś masa klejowa i ta maszyna ciągle musi być czysta, żeby nie zostawały żadne inne rzeczy, a tutaj ściąga jakiś, co to jest, co to za flakon, co ty robisz, czemu to ściągałaś? A tutaj jakiś deser szpinakowy, bardzo ładny, odciskane oczywiście te, może to będą jakieś pierogi szpinakowe, zamiast ze szpinakiem w środku, to ze szpinakiem na zewnątrz, być może, nie wiem, nie mam pojęcia. O, tu ściągane kolejne warstwy tego, jeżdżą zawsze z taką metalową tą i te, arbuz w czekoladzie, no piękny deser, what a dessert. Pięknie, odcisk mydełka na pewno, jakieś brylowane mydło pewnie dla barberów. To była pieczątka, wyglądało jak mydło, nie kłamcie mnie, Boże, jak ludzie potrafią tutaj bajerę pocisnąć, to jest koniec. Tam jakieś szpachlowanko, tutaj obieranie melonów na czas, no i to już jest całkiem cienko, to już jest dobrze obierane. Bardzo dobrze obierane, mordo. Pierwsza liga obierania, normalnie obieraczka challenge. Popa jak skraja jeszcze końcówki, a tutaj jakieś bon ton pierdon, pierożki zalewane tym w jajecznicy, może i to by było dobra. Tutaj jakieś podłużne, miejmy nadzieję, że to troszeczkę urośnie, że będzie większe, że można coś tym nafaszerować, w sensie wsadzić faszer do środka. No ale dobrze, tutaj no powolutku wszystko się porusza, mechanizm działa, także jest dobrze powycinane wszystko, nie wiem po co, to po prostu pracuje, to popycha, a to tam zatwierdza. Nie wiem, jakiś mechanizm do czegoś w każdym razie. Działa, na co drążyć temat. Po prostu działa relaksujący ten film. Nie powiem, że nie, bo dzieją się tutaj naprawdę bardzo fajne rzeczy. To jakieś zaproszenia, jakieś chińskie, koreańskie zaproszenia, być może na wesela. Nie wiem tego, zapraszam ciebie ja. Okej, okay, wszystko zrobione, a tutaj kolejne kryształy w skale. Co jest w środku? Piękne. Naprawdę piękne. Ile to musi być warte? Jeżeli to jest tylko szkło, to jestem zawiedziony, bo wygląda naprawdę pięknie. A tutaj może to jest tofu na Hello Kitty. A Hello Kitty jest dziewczynką, która chciała być kotem, tak? Tam były jakieś takie teorie spiskowe na ten temat. A tutaj, czy to są jakieś wiśnie w czekoladzie, czy coś takiego, więcej lodów. Dajesz to na ten? Banany na gorący? No nie, no, Czy są lepsze? Podsmażone? I na banan w panierce. Ej, to może być miodzio. Z ketchupem i z majonezem, banan? Co to za deser na... Wytrawny banan, to jest szaleństwo, nie chcę tego więcej widzieć. Jest ta kiełbasa skrojona, okej, okay, z ryżem.
Takie zrameniałe coś. Nie, to dla mnie nie tak. Kiełbasę do takiego czegoś wsadzać, chyba że to omlet z sezamem. No, jeszcze bym tam skonsumował. Znowu pies, czy może jakaś żabka? Jak to jest znowu ten dog? Tego doga już widziałem 17 razy, tego doga widziałem. Tylko nie krójcie go przy mnie, bo nie chcę tego widzieć. Jeb mu 6 klapsów, może się ruszy. Po co klapsujesz psa? Nie klapsuj. Pamiętacie Cleverbota z masłowaniem dup? Chcecie Cleverbota na kanale po 5 latach? Teraz wpadłem na Cleverbota. Boże, 20 tysięcy łapek pod tym filmem. Robimy Cleverbota po 5 albo po 6 latach. To może być szaleństwo, Cleverbot na tym kanale. Co to, płuca? No Boże. Co to jest? Nie wygląda apetycznie. Not appetite. Not appetite, guys. A tutaj znowu masłowanie jakieś. Robienie tapety, oczywiście. Nakładanie czegoś tam. Fajnie. Ciekawe po zatrzymaniu, jak to będzie wyglądać. No, relaksująca sprawa. Jeżeli już zasnąłeś, napisz, w którym momencie filmu zasnąłeś. Jestem ciekawy, w którym momencie tam padłeś normalnie, kipłeś w kalendarz, polałeś keczupem skroń. Co to jest za... w betoniarce? To jest jakiś nowy Thermomix? Wow, ciekawe. Tak, o, powiedziałem wow! Jakbym nagrywał filmik z Wow Challenge, to już przegrałem. A tu proszę bardzo, złapałem się na tym, że powiedziałem wow, no bo staram się nie mówić tego, ale jak już robię challenge, a często stosuję też takie słownictwo, dobra, wszystko powycinane, tylko co z tym dalej? Wyszlifowane boki, to jest jakiś gliniak, nie wiem po co, ten gliniak, bujany fotel, pewnie jest miniaturowy, bo nie wygląda na jakiś mega duży. Dobrze zakręcone drewno, czyli to jakaś po prostu sklejka. Tu masz jakąś ośmiornicę ogromną, czemu ty ją tniesz, mordo, co jest w środku? Co? Pokaż mi, co jest w środku. Chcę wiedzieć, czy warto było poczekać na cięcie tej galaretki. Co? Tam jeszcze coś jest? Co tam jest? Co tam? Co to było? Nie wiem, chyba nie chcę wiedzieć. To było coś strasznego. To był jakiś Animal Rescue, być może. Tutaj mamy... okej. Jajeczka w środku. Oczywiście to będzie przysmażone odpowiednio. Zaraz to obrócisz pewnie. Udane! Jakbyś takie danie przygotowała w Masterchef. Ja nie umiem gotować. Moja Asia świetnie gotuje. Jakby... jak będzie chciała pójść do Masterchefa, to ja do tego popchnę. W sensie... nie pod pociąg, tylko pod pociąg gotowania i pójdzie do Masterchefa i to zrobi. I wygra pewnie. Znaczy będę trzymał kciuki, bo świetnie gotuje. Wracając! Rozmarzyłem się, chciałbym moją Asiutkę w Masterchefie kiedyś zobaczyć, bo naprawdę dobrze gotuje. Więcej czekolady chciałem powiedzieć. Więcej ketchupu, rozmarzyłem się po raz drugi. Tofu z jajami, to już nie raz widziałem, teraz będzie wyciskane. No kapnij już, zrelaksuj nas, kapnij, dobrze. A tu jakieś rury, ogromny papier toaletowy dla olbrzymów. A tu, o to też... ten papier toaletowy dla olbrzymów nie byłby taki głupi, bo kupujesz jedną rolkę, masz na cały rok, czyli roczny papier bym to nazwał, normalnie się wycierasz tego, wszystko w tym. No i to tyle ode mnie, to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, było całkiem przednio, gryfnie i fajnie dziążki było i synki. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, nie mówiłem chyba o hashtagu na początku filmu, czyli hashtag relaks, no i zapraszam was na kolejne filmy. Przypominam, że w tygodniu filmy o 15, codziennie o 15, bo od marca dodaję filmy codziennie, a w weekendy o godzinie 10 i już w tę sobotę zaczynamy za rąbistą serię. Także tyle, mistrzowskie okie. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczonka! Hej mistrzu, nie wyłączę jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawiła się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz Adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!